Przyjechaliśmy do domu dziecka we Wrocławiu, stanęliśmy pod drzwiami i nagle, kto wy jesteście? To jest Marcel Lechtman, a ja jestem Wera Lechtman. My jesteśmy dziećmi komunistów. Ja nie znalazłam innej odpowiedzi. To na to ona zaczęła krzyczeć. Tylko Żydokomunę nam znowu przesyłają. Dlaczego przesyłają nam Żydokomunę? Wtedy po raz pierwszy usłyszałam słowo Żydom, a potem to ona była moja wychowawczyni. Ja. Oświadczenie Lechtman-Toni. Podczas badania bito, kopano mnie, dlatego że nie chciałem się przyznać do współpracy z wywiadem. Fan, to nie są słowa mojej mamy. To nie można było nie podpisać, dlatego że przecież jak ja przyjmowałam tylko do wiadomości, że oni mnie o to oskarżają, ale nie to, że ja się na to zgadzam, tylko że oni mnie o to oskarżają. Jest mnóstwo, o czym się mówi tutaj, czego ja nie mam zielonego pojęcia. Znaczy, że ty, Marcelo, nic nie opowiadałeś w ogóle? Nie, no bo myśmy nie rozmawiali na ten temat nigdy. Ja nie byłem ciekawy, ona widocznie chciała mi zaoszczędzić, jak rozumiem. Uważałam zawsze, że ty byłeś taki mały i tak to było wszystko razem dla ciebie ciężkie, że nie uważam. Tak, to wszystko jest prawda, tylko że dzisiaj to ja już mam prawie 70. Ale naturalnie dla ciebie zawsze będę mały.